11. edycja tomaszowskich teatraliów, czyli artystycznych zdarzeń scenicznych, już za nami. W ciągu dwudniowego przeglądu teatrów małych form, który odbył się 24 i 25 listopada, na scenie Włókniarza zaprezentowało się 13 zespołów z terenu miasta i powiatu, 8 w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów oraz 5 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Z powodu zmian organizacyjnych, jeśli chodzi o strukturę Miejskiego Centrum Kultury, zgłosiło się może troszkę mniej podmiotów w tym roku właśnie ze względu na te problemy organizacyjne. Z opóźnieniem troszkę może poszły regulaminy do uczestników, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku nadrobimy te straty i większa ilość chętnych zgłosi się do już kolejnych 12 tomaszowskich teatraliów, bo na pewno warto wziąć udział. Jest to świetna zabawa dla uczestników, tak jak tutaj obserwuję, są znakomite scenariusze, znakomicie przygotowane zespoły i mam nadzieję, że 12. edycja wyjdzie znakomicie. Celem teatraliów jest przede wszystkim edukacja, integracja i animacja teatralna dzieci, młodzieży i dorosłych. Ten animacyjny aspekt jest bardzo ważny, żeby dzieci i młodzież chciały jeszcze robić teatr, żeby zajmowały się teatrem, żeby ich zainteresowania w tym kierunku rozbudzać i również edukować teatralnie. W porządku. Byli tylko ci, którzy na przerwie od razu melinowali się gdzieś na papieroskach. Oczywiście musieli umieć pić piwo. Ej, laski! Tegoroczne prezentacje oceniało jury w składzie Karina Góra, reżyserka, twórczyni autorskiego teatru Trzcina, Ewelina Ciszewska, aktorka, reżyserka, wykładowczyni w PWST we Wrocławiu oraz Jowita Popow, pedagog teatru, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Miałam przyjemność obejrzeć spektakle w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów, jak również grup dorosłych. Poziom spektakli jest zróżnicowany. Mamy przyjemność tutaj zobaczyć przeróżne formy, które są prezentowane przez różne grupy, począwszy od grupy zajmujących się teatrem obrzędowym, teatrem dramatycznym. Mnie najbardziej do tej pory podobał się spektakl pod tytułem Dwa Królestwa, który dał mi taką propozycję jakby teatru w teatrze, czyli tego, co dzieci poprzez swoją wyobraźnię, poprzez użycie środków scenicznych mogły zaproponować wraz z instruktorem na scenie, z użyciem przepięknej muzyki poważnej, także to jest taki mój priorytet na scenie podczas tego przeglądu. Chciałabym dodać troszkę dziegciu, ponieważ wydaje mi się, że tak obserwując wszystkie spektakle wczorajsze i kilka dzisiejszych, mam wrażenie, że brak jest pracy z dzieckiem, takiej pedagogicznej pracy z dzieckiem, brak przyjrzenia się temu, co dzieci mówią, bo dzieci są fantastyczne i tutaj raczej nie należy oceniać dzieci w przypadku tych spektakli, ale właśnie dorosłych, którzy tymi dziećmi kierują. Bym się odwołała do takich postaci jak Dorman, pani Miłobędzka i sugerowałabym właśnie osobom, które prowadzą teatry dziecięce, żeby bardziej brały z dzieci, czyli wsłuchiwały się w głos dziecka. Wśród głównych kryteriów, którymi kierowały się członkini jury przy wyborze zwycięzców, były prawda sceniczna, estetyka i dbałość o słowo. Werdykt niestety był dość surowy, co przełożyło się na nieprzyznanie żadnemu zespołowi najwyższego trofeum, czyli złotej maski. W kategorii szkół podstawowych srebrną maskę otrzymał Teatr Miszmasz z Dzielnicowego Ośrodka Kultury. Brązowa maska trafiła do Teatrzyku Dziecięcego Kurtyna z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1. Wyróżnienie otrzymał teatrzyk 1-2-3 Tomy z pierwszej chrześcijańskiej szkoły podstawowej Tomek. W kategorii gimnazjów przyznano jedynie wyróżnienie indywidualne Oliwii Król.
Masek nie przyznano także w kategoriach szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Z wyróżnieniami teatralia zakończyły Młodzieżowy Teatr do Spraw Ciężkich, działający przy Stowarzyszeniu Abstynenckim Azyl oraz Teatr Młodych z Lubochni. Jury przyznało również kilka wyróżnień indywidualnych za kreacje aktorskie. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta wręczono laureatom podczas niedzielnego podsumowania tomaszowskich teatraliów w sali Kinoteatru Włókniarz. Maski zaprojektowała i wykonała Bożena Gajda, instruktor plastyki z Miejskiego Ośrodka Kultury.